Przyjaciele, zatytułowałem sobie dzisiejsze słowo zarząd. Będę mówił do was na temat zarządu. Będę się odwoływał do wielu fundamentalnych praw, fundamentalnych zasad, ale wiem, że jest taka potrzeba, żeby co jakiś czas z nimi wracać. Wracać i przypominać, bo też jak rozmawiam czasami z niektórymi z was, to w praktyce wiem, że pewne zasady niektórzy z was nie wiedzą, jak zastosować. Chciałbym, żebyście przeszli ze mną, bo przez cały proces myślowy zacznę trochę od teorii. Chcę nam wszystkim przypomnieć lub uświadomić, czym w ogóle jest zarząd, a później będę chciał już schodzić na bardzo konkretne rzeczy. Zajmijmy miejsca, kto jest zainteresowany słowem i już bądźmy skoncentrowani. Pierwsza Mojżeszowa, 39 rozdział, 4 werset. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Zarząd dotyczy więc wszystkiego. Tak naprawdę to zarząd to jest sprawowanie władzy nad całym zagadnieniem, które zostało powierzone człowiekowi. Sprawowanie władzy nad całym zagadnieniem, które zostało powierzone. Nad danym obszarem, to może być bardzo różnie, tak? Zaraz będziemy sobie to konkretyzowali, tak? Czy mówimy o mieniu, czy mówimy o ciele, czy mówimy tak naprawdę o duszy, czy jakiejś innej dziedziny życia człowieka. Tu, co jest ważne teraz, to to, żebyśmy mieli świadomość, że zarząd dotyczy sprawowania władzy nad całym zagadnieniem, które zostało powierzone. Idziemy dalej. Tak jak powiedziałem, zacznę trochę teorii, chcę was wprowadzić w świadomość tego, czym jest zarząd, a później zejdziemy sobie na praktyczne rzeczy. Pierwsza Mojżeszowa 41-40. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój. Tylko tronem będę większy od ciebie. To jest prorocze słowo. Przeczytam je jeszcze raz. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały mój lud. Tylko tronem będę większy od ciebie. Człowiek narodzony z Bożego Ducha, który sprawuje zarząd, podlega tylko Bogu, z którym jest zjednoczony, jego prawdą, które stanowią jakby jego naturę i w ograniczonym zakresie. Później będę o tym. W ograniczonym zakresie urzędom Bożym. Ale zasadą jest, tak, że podlega tylko Bogu, prawdą Bożym. Tylko tronem będę od ciebie większy. A pamiętajmy, że żyjemy w czasach Nowego Przymierza, jesteśmy z tym Bogiem zjednoczeni w naszym duchu. Chcę to podkreślić, bo chcę, żebyśmy byli świadomi od samego początku, jak to jest, jak ten zarząd, jak to jest silne umocowanie. To jest bardzo silne umocowanie. Bardzo, bardzo silne. Idźmy dalej. Ezdrasza 7:13. Wydaję zarządzenie, którego mocą każdy, kto w moim królestwie jest z ludu izraelskiego, z jego kapłanów i lewitów i pragnie pójść z tobą do Jeruzalemu, niech idzie. Wydaje zarządzenie, tak? Niech tak się stanie. Po pierwsze więc, zarządzanie to ustanawianie prawa. Było dzisiaj o tym mówione. Ustanawianie zasad. Jeśli mielibyśmy to przełożyć na świat, który nas otacza, to pierwsza cecha, czy pierwszy zakres jakby zarządu to jest sprawowanie władzy ustawodawczej. W polityce widzimy, że należy ona do Sejmu i do Senatu, a na tam szczeblu lokalnym do innych organów jednostki samorządu terytorialnego. Ustanawianie zasad, tak? Na przykład, no jeśli zarządzasz domem,
to ustanawiasz w tym domu konkretne zasady, w obrębie których ten dom się porusza, tak? Więc to jest pierwszy zakres zarządzania. Dalej, piąta Mojżeszowa, 15:1. Po upływie 7 lat zarządzisz umorzenie długów. Zarządzisz, czyli wydasz rozkaz. To nie jest jakaś tam sobie opinia, jakiś jeden z wielu głosów, który może gdzieś tu będzie zaraz stłumiony. Wydasz rozkaz, zarządca, to najwyższy dowódca, tak? Do niego należy najwyższe słowo w obszarze, w którym zarządza. Najwyższe słowo jest najwyższą instancją. I teraz, jak to składamy po drugie więc, zarządzanie to wydawanie rozkazu. Tu generalnie chodzi o to, żebyśmy znowu mieli to przełożyć na otaczający nas świat, to jest to władza wykonawcza. Wcześniej powiedzieliśmy o władzy ustawodawczej, wprowadzaniu zasad, tak? Teraz mówimy o wykonywaniu tych zasad. Kiedy obserwujemy, mielibyśmy to odnieść do świata, no to władza wykonawcza to przede wszystkim jest rząd, tak? To jest prezydent, nie? To są te odpowiedniki. Ale idziemy dalej. Ezdrasza 6:11. Ode mnie też wychodzi rozkaz, że jeżeli kto przekroczy to zarządzenie, to zostanie wyrwana z jego domu belka, na którą zostanie wbity. Jego zaś dom zostanie za to zamieniony w kupę gruzu. Chcę wam, celowo cytuję to słowo, żeby wam uświadomić jakby siłę rozkazu. Siłę. Konsekwencję, którą niesie za sobą rozkaz. To nie jest jakieś tam słóweczko wyrzucone. To jest to rozkaz. To niesie za sobą całą rzeczywistość. Jeśli ktoś jest powołany, coś mu zostało powierzone do zarządu, to jego rozkaz zmienia otaczającą go rzeczywistość. Tak, to pokazuje tutaj, akurat jest użyty król Dariusz, ale pokazuje to właśnie siłę zarządu, zarządzania w ogóle duchowego króla. Ale lecimy dalej. Psalm 2:7. Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie: synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Jest to wyrok Boga o usynowieniu w Jezusie w Chrystusie. Z chwilą nowego narodzenia człowieka. Zgodnie z wyrokiem Bożym człowiek zostaje usynowiony w Jezusie Chrystusie. Po trzecie więc, trzeci zakres władzy, żebyśmy mieli komplet, to chyba Montesquieu, jeśli dobrze pamiętam, w świecie to odkrył i wprowadzał trójpodział władzy. Nie jestem pewien, ale to Montesquieu. Zarządzanie, więc po trzecie, trzeci zakres, zarządzanie to ogłaszanie wyroków, to władza sądownicza. I teraz zbierzmy sobie to wszystko do kupy. Zbierzmy to sobie w całość. Zarządzanie to sprawowanie władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, czyli kompletna władza nad całym, tak, powierzonym obszarem, gdzie człowiek podlega tylko Bogu, z którym jest zjednoczony, jego prawdą i w ograniczonym zakresie urzędom Bożym. To zależy od zakresu, o którym będziemy mówili sobie dalej, od zakresu zarządu i powołania człowieka. To bardzo ważne. Naprawdę. Chcę, żebyście, zanim pójdziemy dalej, żebyście sobie uświadomili, że jeśli coś zostało nam powierzone do zarządzania, to jesteśmy najwyższą instancją w zakresie ustanawiania zasad, wykonywania tych zasad, wydawania wyroków. Ograniczają nas tutaj, podlegamy prawdom Bożym, ale jesteśmy najwyższym organem, najwyższym ogniwem. Co jest ważne? Musisz wierzyć w swój zarząd. Musisz w to wierzyć. Jeśli nie będziesz wierzyć w swój zarząd, to on nie będzie aktywny. Z chwilą nowego narodzenia, zaraz powiem o tym
dalej. Pewien zarząd został już człowiekowi przekazany. Zaraz to doprecyzuję. Ale, żeby był aktywny, jak wszystko inne, musi się odpalić poprzez wiarę człowieka. Poprzez pewność, że tak właśnie jest. Tak? Człowiek musi wierzyć w to, że ustanawia zasady, wydaje rozkazy, czyli podejmuje decyzje, ogłasza wyroki tam, gdzie sięga jego zarząd. Jeśli Bóg powierzył ci zarząd nad swoją duszą i ciałą, co to oznacza w kontekście tego, co powiedzieliśmy? To dał ci suwerenną władzę i nie będzie się mieszał do tego, w jaki sposób nią zarządzasz. Dał ci władzę w tym zakresie. Dał ci zarząd. Nie miesza się. Nie miesza się w to. Bo ty sprawujesz zarząd. Bóg cię więc nie uzdrowi, jeśli ty nie podejmiesz decyzji, tak, ty w ramach swojego zarządu nie podejmiesz decyzji, że wierzysz w to, że 2000 lat temu, tak, on rozchorował się każdą chorobą i w jego ranach i sińcach jest twoje uzdrowienie. Jeśli nie podejmiesz takiej decyzji, jesteś człowiekiem narodzonym z Bożego Ducha, nie podejmiesz takiej decyzji, zarząd należy do ciebie, on nic nie zrobi. Dalej, jeśli nie podejmiesz decyzji naszej, jeśli nie ustanowisz w swoim życiu zasad związanych z dyscypliną, to Bóg cię nie zdyscyplinuje. Nie będziesz siedział czwarty dzień z rzędu na fotelu i czekał, że Bóg o imieniu dyscyplina nagle wskoczy do ciebie i coś z tobą zrobi. Bo zarząd w tym zakresie został przekazany tobie. Masz wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby być człowiekiem dyscypliny. I powoli przechodzę do tego, na czym chcę się dzisiaj koncentrować. Zarząd każdego, podkreślę słowo, każdego człowieka narodzonego z Bożego Ducha obejmuje przede wszystkim trzy obszary. Każdego. Tu nie ma wyjątku, nie jest to w ogóle zależne od zakresu powołania i zakresu służby. Te trzy obszary. Pierwszym obszarem jest dusza człowieka, drugim obszarem jest ciało człowieka, a trzecim obszarem jest język człowieka. W tych trzech obszarach każdy człowiek od chwili nowego narodzenia ma przekazany przez Boga zarząd. Człowiek i tylko człowiek, więc zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, Bóg ciałem, duszą i językiem człowieka zarządzać nie będzie. Tak, to są te obszary, które są, a może powinny być, pod panowaniem każdego nowonarodzonego człowieka. I teraz później, w zależności od tego, jak człowiek jest dojrzały, jaką ma służbę, jakie jest jego powołanie, jak się w tym rozwija, ten zakres zarządu może wykraczać dalej, może sięgać innych ludzi i może sięgać też innych jakby okoliczności. W zależności od tego, gdzie sięga realna władza, władza człowieka i jego wpływ. Ale ja nie chcę dzisiaj o tym mówić. Dzisiaj mówiąc o zarządzie, chcę się skupić na tych trzech obszarach, które dotyczą każdego człowieka. Bo chcę, żeby to była mega praktyczna informacja. Tak? Czyli dusza, ciało i język. Wiecie, co często obserwuję w kościołach? Że ludzie są na odwrót. Mało ich interesują te trzy obszary. Dusza, ciało, język. Przecież tak fajnie jest być Eliaszem XXI wieku. Niech przyjdą do mnie i zapytają mnie, kiedy będzie padał deszcz. A ja im powiem, za 4 dni i 16 godzin, bo tak decyduję. A, jestem Eliasz. To takie fajne jest. Wow, takie fajne to jest. Można mieć życie w okrajdole, ale mówić,
Pan mnie powołał, dzisiaj jak się modliłem, Pan mnie powołał do tego, abym ustanowił przebudzenie w Brazylii. Będę wpływał na Brazylię. Nie. Najpierw. Ciało, dusza i język. Te trzy obszary są pierwsze. Każdy człowiek nowo narodzony ma je w sferze swojego zarządu. Ewangelia Łukasza 12:42. A Pan rzekł: Któż jest wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, nad czeladzią, czyli nad służbą swoją, aby dawał im wyżywienie we właściwym czasie, tak? Ciało i dusza. Nasze ciało, nasza dusza, czyli ośrodek, w którym podejmujemy decyzje, mamy emocje, mamy wolną wolę. I ciało, jako ziemskie ubrania i dusza, tak, są sługami naszego ducha. Ducha odrodzonego. Odrodzonego, zjednoczonego z Duchem Świętym. To ciało i ta dusza mają być karmione w odpowiednim czasie przez naszego ducha. Przez właściwe słowo. Czyli to duch sprawuje zarząd nad duszą i ciałem. A duch, przypomnijmy, jest zjednoczony z Duchem Świętym. Idziemy dalej. Ewangelia Łukasza 16:2. I przywoławszy go, rzekł: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego szafarstwa. Albowiem już nie będziesz mógł zarządzać. Zdaj sprawę ze swojego szafarstwa. Każdy człowiek nowonarodzony, każdy, podkreślam to, zda sprawę ze swojego zarządu. Szafarstwo to inaczej zarządzanie. Każdy człowiek, nikogo to nie umie. Każdy zda z tego sprawę. Na pewno przed Trybunałem Chrystusowym, tak, czyli sądem, który dotyczy ludzi narodzonych z Bożego Ducha, który nie jest sądem ku życiu i śmierci, ale ku nagrodom, ale na pewno każdy zda z tego sprawę, ale w zależności od tego, gdzie sięga jego władza i wpływ, to zgodnie z tym, jak mamy chociażby opisane w objawieniu Jana, także gdzie jest przestroga, tam chyba w jednym z listów do zboru, to chyba zboru w Efezie, także strącę tym świecznik, że człowiek może zdać z tego sprawę jeszcze tu na ziemi, ale na pewno będzie zdawał sprawę ze swojego zarządu przed Trybunałem Chrystusowym, tak? Więc każdy z nas, wracając do tego, co było powiedziane, zda sprawę z tego, jak zarządzał swoim ciałem, swoją duszą i swoim językiem. Z tego na pewno każdy z nas zda sprawę. I dlatego, przyjaciele, mówię o tym, bo zarząd to nie jest zabawa. Zarząd to jest odpowiedzialność. I nie chodzi tutaj o górnolotne słowa, bo to pięknie brzmi, tylko chodzi o to, żebyśmy realnie byli tego świadomi. Że to jest nasza odpowiedzialność. Ktoś wam powiem dzisiaj. Sporo na ten temat zostało powiedziane, a propos świętego życia. Dzisiaj ludzie się śmieją ze świętego życia. I w kościołach też. Mówią: nauczania nauczeniami, bo oni tak muszą. A życie życiem. To nie przystaje do XXI wieku. Ludzie wyszukują sobie tych prawd, które są dla nich wygodne. Wiecie o tym. Że są takie prawdy, które są bardzo wygodne. Bo nie dotyczą, nigdy nie dotyczą waszych grzechów. Te spoko. Tak mówi prawda. Tak mówi Pan. Jestem człowiekiem prawdy. Ale pozostałe... Tam jest ciemno. Tam nie widać. Nie widać. Nikogo tam nie wpuszczę. Zamknę drzwi. Podwójny zamek zrobię. Podwójne trzeba. Jak mi przyjdą, no wiecie tego. Nie pokażę tego. Nie pokażę tego. Chcę podważyć pewną strategię diabła. Jest coś takiego, ja to zaczynam dostrzegać, ja to wyczuwam, że świętość zaczyna być postrzegana jako religijność. To nieprawda.
Świętość to nie religijność. Kiedy jesteś święty, nie jesteś religijny. Jestem pierwszy, który jest za wpływem. Jestem pierwszy za tym, żeby przenikać świat. Jestem pierwszy. Rozumiem te zasady, ale rozumiem też to, co powiedział Artur dzisiaj na początku. Nie schodzimy z drogi świętości. Nie schodzimy. Nie schodzimy. Jeśli nie potrafimy zachować świętości, to nie idźmy wpływać. Bo się wywalisz. Bo się wywalisz. Nie możesz pomyśleć, że w pewnym sensie świętość mnie już nie obowiązuje. Jestem na wyższym levelu. Teraz już wpływam. Świętość musi być w ciebie wbita. Wbita. Bez względu na okoliczności, bez względu na to, gdzie jesteś. To po prostu jest w tobie. I z tego miejsca, wypełniony tą świętością, idziesz i wpływasz. Masz świetne intencje, mądrość manifestuje się przez ciebie. Ale to nie jest przyzwolenie na grzech. Świętość to niereligijność. Zapamiętajcie to. Wierność Bożym zasadom dzisiaj to nie jest religijność. Każdy z nas, tak jak powiedziałem, zda sprawę ze swojego szefactwa. Ale dam wam kilka przykładów. Różnych przykładów. Ludzie czasami mówią tak, będę używał tych rzeczy, takich, które są takie bardzo widziane na początek. Jestem już wolny, więc już mogę pić. Rozłóżcie doznania na czynniki pierwsze. Słuchajcie się. Jestem już wolny, więc już mogę pić. Ustanowiłeś sobie jakieś prawo. Chciałeś się komuś przypodobać. Przez jakiś czas czegoś nie robiłeś, jakiegoś uczynku. Ale jeśli tak jest, to ty nie przyjąłeś w ogóle wolności w tym obszarze. Już mogę. Co oznacza już mogę? Ja to przypomnę, większość z was to słyszała, ale to jest dla mnie było takie, wiecie, wymierne. Jak się narodziłem z Bożego Ducha, ja nie byłem od początku w żadnym takim kościele, który by mi połączono fundament. Ja się pewnych rzeczy dowiadywałem. To był moment, jak się wprowadziliśmy z Julitą do naszego nowego domu. Byliśmy młodymi ludźmi, najmłodszymi w okolicy, młody prawnik, super fajnie, imprezy, akurat taki czas, wiosenno-wakacyjny, imprezy w ogrodzie, wszyscy starsi od nas. Wiecie, ja spotkałem Jezusa. Zacząłem sobie tam czytać te Ewangelie i nic sobie siedzieć, coś tam przeżywać, ale szedłem na imprezę, w prawej ręce miałem whisky, w lewej miałem czerwone wino i w ogóle, wiecie, ja nie planowałem pewnych rzeczy. W pewnym momencie stawałem i mówiłem o Jezusie. Sam się dziwiłem czemu, ale to przeżywałem, tak? To było prawdziwe spotkanie i to trwało tak z półtora miesiąca. I pamiętam, że ja zacząłem wtedy chodzić do takiego kościoła i pamiętam to. Modlą się o uwolnienie od alkoholu tego człowieka. No ja też, z tyłu stoję. Łapy podniesione do góry. Tak, niech on będzie wolny. Tak, w imieniu Jezusa, tak. I słyszę. Nie flirtuj z diabłem. Ja. Przecież wiem, że ja. No przecież wiem, że zawsze w lodówce muszę mieć poczucie, że mam dobrze schłodzone whisky i czerwone wina, które muszą co najmniej 3 dni w lodówce stać. Bo taką miałem teorię. Kogo oszukujesz? Kogo oszukujesz? Ułamek sekundy trwa wszystko. Rozmowa z Bogiem. Bóg mówi, przypominam, Bóg mówi językiem, który jesteś w stanie zrozumieć. Bóg mówi, nie flirtuj z diabłem. Ja odpowiadam, okej. Wracam do domu. Mówię do mojej żony. Nigdy w życiu więcej się nie napiję. Powiedziałem. Z lekkim niedowierzaniem. Tak, ale ja podjąłem decyzję. Ja podjąłem prawdziwą decyzję. I od tego momentu tryb został ze mnie wymontowany całkowicie. Ja nigdy nie musiałem się czego powstrzymywać. Ja nigdy nie musiałem w ogóle o tym rozmyślać, czy ja mam coś zrobić, czy ja mam zrobić. Nigdy nawet sobie pytanie, czy ja mogę pić, czy mogę nie pić. Po prostu przestało coś istnieć. Przestało. Przestała istnieć pewna sfera. I teraz zobaczcie. Wszystko ci wolno. Amen? Amen. Pić też nie wolno.
Tylko powiedz mi jedno. Czy to jest pożyteczne? Weź mi to jakoś uzasadnij. Ja bardzo chętnie, ja bym to zrozumiał, bo ja nie potrafię. Co jest tym pożytecznego? Bo posłuchaj, bo jeśli pożytecznego dla ciebie jest to, że mówisz, a tak się odstresuję, to jesteś tu uwolniony od demonów. Do uwolnienia od demonów jesteś, jeśli ty potrzebujesz w alkoholu się odstresować, jeśli ty potrzebujesz w alkoholu się uspokoić. Do tego argumentu nie przyjmuję. I pytam, możesz mi powiedzieć, nawet po spotkaniu, jeśli to ciebie dotyczy, co jest pożytecznego? Chętnie to zrozumieć. Wiecie, wszyscy ludzie, którzy albo powiedzieli mi to wprost, albo nie wprost, ale widziałem to na ich twarzach, a może to słowo wiedzy, którzy patrzyli na mnie, jak mówiłem, że ja nie piję. Ja mi tłumaczę. Mówili do mnie, że albo jestem lękliwy w tym temacie, albo że jestem religijny. Wszyscy jak jeden upadli. Bo oni zadawali sobie to pytanie. Jestem wolny, więc już mogę pić. Nagroda. Nagroda od Boga, jestem wolny, mogę się naklać. Nagroda, Boże, dzięki. Wolność przyjąłem. Nagroda, już mogę. Już mogę. Jaki to skarb. Szydzę z diabła. Rozumiecie? A ja mam wspólnego słowa. Raz do tego, że powiedział mi osobiście Jezus. Ale dwa, że co jest w tym pożytecznego? Co jest? Wszystko ci wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko ci wolno, ale nie wszystko buduje. Proste. Nie musi być indywidualnego słowa tak jak do mnie. Nie filtruj z diabłem. Wystarczy zasada Boża, która jest. Ale to właśnie, bo to chcę podkreślić. To się opowiem na temat wolności. Człowiek, który jest prawdziwie wolny, on nie zadaje sobie pytania. Rano wstaje, pić czy nie pić? Idąc na imprezę, pić czy nie pić? Ta przestrzeń przestaje istnieć. On w ogóle nie ma nawet takiego trybu w głowie. Nie ma tego. Nie ma. W wolności przyjaciela nawet już nie ma pewnych pytań. Nie ma. Bo czegoś nie ma, coś nie istnieje. Jesteś od czegoś wolny, coś nie istnieje. Nie ma pewnych pytań z tym związanych. Wyobraźcie sobie Artura, który by teraz przekazał się i powiedział tak. Nie no. Mam takie świadectwo. Tyle zrobiłem w królestwie. Jestem już wolny. No jestem wolny, tak? Mam 21 lat dowodu na to. Wciągnę sobie krechę. Albo dam sobie szyłę. Jestem wolny! Zademonstruję moją wolność. Na tym polega wolność? Na tym polega wolność? Że jak tego nie zrobi, to co? Jest religijny, czy się boi? A może jest coś jeszcze? Może jest mądrość? Świadomość tego, że nie wszystko jest pożyteczne? Przyjaciele, diabeł, wiecie o tym doskonale, zawsze wraca przez stare rzeczy, przez stary grzech. Przecież jak ty jesteś narodzony z Bożego Ducha, nie wiem, 10 lat, diabeł nie przyjdzie do siebie i nie powie ci, posłuchaj, Jezusa nie ma. Powiesz, wal się, tak? Spotkałem go nieraz. On ci powie tak. Wiesz co? Weź trudny czas. Wyjeżdżali ci tu i tam. Wiesz co? Masz problem z taką koncentracją, żeby wejść w uwielbienie. Jak walniesz setkę, będziesz miał fajną relację z Jezusem. Wyciszysz się, uspokoisz. Zobacz, jakbyś tańczył. Zburzysz ten mur, przecież śpiewasz. Ty burzysz wszystkie mury. Zburz ten mur, wejdź bliżej. No jak ci, no tak ci powiem. To nie, pamiętajcie, intelektualnie to nie jest kretyn, tak? Intelektualnie. On się boi twojej wiary. Ale wróci przez stare. I wróci w taki sposób, tak? Ludzie siedzieli w starym życiu pornografii, załóżmy, tak? Mówię teraz taki ordynarny, taki wymierny, bardzo namacalny, ale zaraz powiem o innym.
stoi, masz fajne niedzielne spotkanie, nie? Tam w ogóle super. I Pan słowo do Ciebie powiedział, tak się. I wszystko tam, fajnie. No i wracasz w niedzielę. Wieczorem myślę, jestem wolny. Obejrzę sobie wolno sam. Przychodzę. Miałem dobry czas z Panem dzisiaj generalnie. Czy jak wolny, ogląda pod nosem? A może oszukujesz sam siebie? Może Boże możliwości zaczynają Tobą sterować? Ja powiem tak, ja nie miałem z pornografią problemów w starym życiu. Nie chodzi o świętość, moją. Chodzi o to, że każdy z Was ma jakiś swój kręgosłup moralny. Ja się pornografii bałem. Bałem, powiedziałem, że jak się do niej przybliżam, to zaczyna być pobudzony organizm i zdaje sobie sprawę, że to jest świadome, tak? Że to jest wciągające. Że to jest wciągające. Więc miałem taką granicę, której nie przekraczałem. Ale kiedyś robiłem to lękowo, tak? I to tak moją moralnością. Ale dzisiaj nie oglądam pornosów, bo jestem mądry. Bo jeśli potrzebuję, nie wiem, rozwoju seksualnego, czy cokolwiek, tak, to mamy święte szczęśliwe małżeństwo. I rozwijamy się w każdej dziedzinie cały czas. Nie potrzebuję kopać, nie potrzebuję szukać. Mam żonę, kocham ją, ona mnie. Jesteśmy w ogóle jednym ciałem. Naprawdę. Nie muszę. Później ludzie, wiecie, dziwią się, że mają różnego rodzaju jazdy w głowach, tak, że są pobudzenia seksualne. Ale chcę Wam pokazać jeszcze inny przykład, bo teraz mówimy o tym zarządzie i powiedziałem takie rzeczy, o tutaj, wiecie, bardzo takie namacalne, alkohol, narkotyki, tak, pornografia, no, nie przynudzaj, taki standard. Dam inny przykład. Byłeś osobą, która od małego była bardzo źle oceniana. Miałeś, nieważne. Poczucie krzywdy. Wszyscy cię oceniali sprawiedliwie. Rodzice byli surowi. Nauczyciele byli surowi. Krzywdzili cię. Przez lata miałeś problem z wybaczeniem. Czułeś, miałeś pretensje do Boga, żal do Boga, do ludzi, że dlaczego i się tak śmieją. Jest im tak wesoło. A ty ciągle widzisz te rany. Te rany. Dlaczego Ciebie akurat to spotkało? W którymś momencie dotarło do Ciebie prawda Ewangelii. Dotarło do Ciebie, że po pierwsze, że wcale nie byłeś taki święty. Po drugie, że Jezus przebaczył Ci każdy Twój błąd. Że On Ci przebaczył. Płakałeś. Wyrywałeś łzy. Dziękowałeś za to, że Ci przebaczył. Zaczynałeś uczyć się każdego dnia, krok po kroku, jak przebaczać. Dusza jeszcze bolała, było ciężko, ale zastałeś. Krok po kroku. Wybaczałeś, osiągałeś kolejne sukcesy i było Ci z tym coraz lepiej. I teraz budzisz się rano 24 lutego. Posłuchajcie mnie do końca, bo to jest ważne, co chcę powiedzieć. Włączasz telewizor. Dowiadujesz się, że Rosja najechała Ukrainę. Widzisz zabijane dzieci. Widzisz bombardowane bloki. Widzisz agresora, walniętego agresora Putina. I widzisz postać, która wyrasta obok na bohatera. Wchodzisz to teraz bardziej systematycznie. Zbierasz informacje. Gromadzisz je, przetwarzasz. Świadomie czy nieświadomie karmisz się tym. W twoim sercu następuje coraz bardziej wyraźny podział. Podkreślam. Putin zły, Zełenski dobry. Lecisz z tym dalej. Nazwałeś czy nie nazwałeś? Lecisz. Oglądasz coraz bardziej. Słuchasz. W pewnym momencie, może nieświadomie,
zaczyna zdawać sobie sprawę, że temu bohaterowi w pewnym sensie oddałeś jakąś część autorytetu. Zaczynasz się utożsamiać z nim. Walczy w słusznej sprawie. Jest bohaterem. A on wychodzi. I mówi tak. Bóg wam tego nigdy nie wybaczy. Bóg wam tego nigdy nie zapomni. Nigdy. Emocjonalne, humanistyczne. Po tygodniu. A nawet wcześniej. Zaczynasz zauważać, że masz problem z wybaczaniem. Wiesz dlaczego? Nie z tego drzewa się nażarłeś owoce. To nie to drzewo. Tu nie chodzi o to, kto jest dobry, a kto zły. Ja nie mówię, że Putin jest dobry, bo nie o tym mówię. Rozumiecie? Ten podział, dobro, zło. To nie to drzewo. Nie tymi kategoriami. Nie my. Nie my. Wnioski w wielu obszarach mogą być podobne. Ale jak się człowiek nażre jabłek z nie tego owocu, to rozwolnienia tylko dostanie. To nie tak. To nie o ten podział chodzi. Zły, dobry. Nie ten podział, nie te kategorie. Nie wchodzimy w humanizm. Nie płyniemy z tym całym nurtem. Nie dlatego. Nie dlatego. Nie dlatego. Pion, który trzymamy, który powinniśmy trzymać, pokazuje nam to. Nie drzewo dobra i zła. Nie. Drzewo życia i śmierci. Z tego jemy. Bo ja nie mam zgody. Bo ja patrzę na to, że codziennie masy ludzi idą do piekła, umierają, idą do piekła. I dla mnie informacja, że Bóg nie wybaczy nigdy, jest przeszkodą w głoszeniu Ewangelii. Jest przeszkodą. I ten bohater, który to mówi, jest dla mnie przeszkodą taką samą teraz. Bo on wkłada ludziom do głowy herezję. Bo 2000 lat temu ta rzecz się dokonała. Jezus wybaczy. Każdy, każdy, kto zechce i kto uwierzy, może się nawrócić. Od 2000 lat temat został załatwiony. I ja tego pilnuję. I to takie rzeczy wyłapuję. Te przykłady, przyjaciele, to brak zarządu i flirt z grzechem. Grzechem, który otwiera ten diabłu drzwi, tak? Teraz wiecie. Wracaj do mnie. Tak nam było dobrze razem. Tak było przyjemnie. Czy już mogę to, czy tamto? Czy już mogę? Minął ten okres karencji. Karencja to nie wolność, ale nie będę już tego powtarzał. Tesaloniczan 5:23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przypomnę jeszcze wam jedną rzecz, bo to się wiąże z tym umiłowaniem czystości i świętości. Powtórzę jeszcze raz, świętość to nie religijność. Będę powtarzał do skutku. Świętość to nie religijność. Umiłowanie czystości i świętości, tak? Oraz wolności to nie jest religijność. Ja bardzo prosto zawsze rozumiałem, też ten przykład już używałem, ale jak się nawróciłem, bardzo chciałem być czysty. Spadały ze mnie tony ciężarów. Było mi w wielu obszarach lżej. W ogóle doświadczałem czegoś, czego nigdy nie doświadczałem. I pamiętam, jak słuchałem Artura, jak opowiadał jeszcze po nawróceniu o swoim uwalnianiu od demonów, jak robił to sam. I mówił, że czasami rzucał po ścianach, czasami wywiadował. Julika zachodziła dzieci. Ja siadałem rano na kanapie. Siadałem dlatego, że nie chciałem, żeby rzucał po ścianach, tak? Wiedziałem, że tak może być. Kładam przed sobą miskę i będę szygał na kanapę. Zwymiotuję do miski, no, przygotuję się, tak? Wypisałem listę wszystkich demonów, które wyłapałem z jego nauczania, które wyłapałem od Dereka Prince'a, nieważne. Ja jeszcze nie czaiłem nic! Czy ja mam demona, czy nie mam? Gdzieś tam coś mogłem czuć, czy nie mam? Czy mam, czy nie mam? Nie czaiłem! Nie miało to znaczenia. Leciałem listą.
40 parę demonów siedzę w ogóle niska w ogóle i nakazuję, wejdź w imieniu Jezusa, wejdź! I po kolei nazywam i wyrzucam. I to nie robiłem tego raz. Dlaczego? Bo pragnienie tej czystości było większe. Nie religijności, będę powtarzał, bo ja jestem pierwszy, który chce wprowadzić ten świat. Pierwszy. Ale nie można zgubić czystości i świętości. Nie można zgubić tego po drodze. Tak opowiem. Nie wiem. Przypowieści Michała Kurdola, 10 rozdział, 8 werset. Lepiej być przewrażliwionym niż obojętnym ignorantem. Bo jak jesteś obojętnym ignorantem, to będzie się w tobie rodzić znieczulica na grzech. A jak jesteś tak jak ja byłem, przewrażliwiony, 46 demonów, czy tam ile było na tej liście. Ale w którymś momencie ja zacząłem czaić bazę. Ja zacząłem rozumieć, z czym mam problem, z czym nie mam. To się zaczęło gdzieś tam zawężać. Zacząłem rozpoznawać te rzeczy. Zacząłem rozpoznawać mój błąd, który otwierał drzwi demonom, tak? Wiedziałem, kiedy muszę zareagować. Ale nie miało to znaczenia na początku. No co? Jakie? No. Bo to wstyd? No. Jakbyś mi powiedział, że są jeszcze jakieś inne 10, to bym dopisał do tej listy. Pierwszy Piotra 1,16. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To naprawdę się nie zdezaktualizowało. Naprawdę. Czy zdajecie sobie w ogóle sprawę, że nasza świętość ma też znaczenie, jeśli chodzi o siłę naszego przebicia? Ma też znaczenie. Bo ludzie cię oglądają. Obserwują cię. I samo namaszczenie nie wystarczy. Musisz być przykładem. Musisz pokazać różnicę. Bo ich to nie pociągnie. Albo pociągnie ich tylko częściowo. Ma wpływ na siłę naszego przebicia. 1 Koryntian 4,2. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Ludzie w świecie zawsze cenili sobie mężów stanu, prawda? Mąż stanu to człowiek, który posiada pewną klasę, jest wierny jakimś wartościom, jest wierny jakimś ideałom, jest wierny jakimś poglądom, jest w stanie zapłacić cenę, jest w stanie jakby wiele też oddać za, za obronę tych wartości. Jest w stanie, tak? Dzisiaj, jak patrzymy na szeroko otaczającą nas, nie tylko w Polsce, powiedzmy klasę polityczną, widać, że trudno znaleźć prawdziwych mężów stanu. Wiele ludzi tak naprawdę szuka jakichś swoich partykularnych interesów. I tak jest wszędzie, w wielu miejscach, nie tylko w polityce, tak? Coś tam dla siebie. Ale przypomnij sobie jeszcze, przed twoim nowym narodzeniem, imponowali ci mężowie stanu. Imponował ci ktoś taki. I teraz to słowo, które tutaj jest, to tak naprawdę szafarz, to jest taki duchowy mąż stanu. Duchowy mąż stanu, tak? Wierny prawdzie, wierny świętemu życiu, tak? No wierny temu, który go powołał. Wierny, wierny szafarz. Co ma więcej? No co mamy więcej? Zarządca Bożych prawd. Gdzie można mówić, że się Boga kocha i nie chcesz żyć? Święty życie, przecież to na objawienie takich synów Bożych, takich duchowych mężów stanu oczekuje całe stworzenie, tak, które wzdycha właśnie na to. Dobra, i teraz chcę przejść trochę konkretnych, już bardziej informacji do tych trzech obszarów, które podzielimy się, tak? Powtórzę jeszcze raz. Każdy nowo narodzony człowiek, każdy, tak, ma zarząd nad swoim ciałem, swoją duszą i swoim językiem. I to dotyczy każdego człowieka. I teraz skoncentruję się na duszy i pokażę wam z samej Biblii, co można wyczytać w zakresie zarządzania duszą. W większości będę posługiwał się Dawidem i psalmami. Nie spisywałem sobie numerków, możecie sobie ponotować, jak chcecie, konkretne słowa. Pamiętajcie, że Dawid nie był narodzony z Bożego Ducha. Nie był. Na nim spoczywał Duch
określonych momentach, ale nie był w takiej pozycji, jak my byliśmy. Ale wiele rozumiał. I wiele już wtedy informacji prorokował, przekazywał też do nas. Po pierwsze, dusza moja będzie się lubić, w znaczeniu ma się lubić Panem. To jest rozkaz. Rozkaz. Pewna koncentracja. Nie gość za pochwałą innych ludzi czy orderami. One będą. Ja nie mówię, że to jest coś złego, że ludzie się będą chwalić. Absolutnie nie. Bo jak coś się przebić, to się muszą ludzie chwalić, bo się nie przebijesz. To jest normalne. Ale nie za tym gonisz. Nie tego szukasz. No właśnie. Czy cieszysz się? Czy cieszysz się? Że jesteś wierny swojemu Panu? Czy to cię w ogóle cieszy? Bez świadków, bez tam audytorium. Czy to cię cieszy? Czy to jest tylko przykry obowiązek? Jeśli to jest tylko przykry obowiązek, to jesteś, jesteś pod prawem w tym obszarze. Czy to ci w ogóle... Czy to jest fajne? Wiecie, to w ogóle. Mnie to cieszy. Cieszy mnie. Radość mam z tego w ogóle. Wiecie, nikt nie widzi. Nikt. Robię pewne rzeczy, które bez pomaglenia Ducha Świętego nigdy nie zostaną tutaj wypowiedziane. Bo nie muszę. Ale mnie to cieszy. Ja i Bóg. Nasza relacja. Moja wierność. Dusza moja pragnie Ciebie, mówił Dawid. Kiedy on to mówi? On nie mówił w czasie uwielbienia. O dusza moja pragnie Ciebie, Panie, jak tam dobrze tutaj. Nie. Kiedy z wojny wracał. Kiedy najeżdżali na niego. Kiedy był roztrzęsiony. Kiedy się bał. Mówił do duszy. Tak? Nie był człowiekiem narodzonym z Bożego Ducha. Mówił, pragnie Ciebie. Teraz podejmuję decyzję. Ciebie. Nie tych okoliczności. Nie lęku. Ciebie. Dalej mówił, czemu rozpłacasz duszę moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu. Prosta rzecz, jeden do jednego przeniesiona w sytuacjach, kiedy ludzie się boją, odczuwają strach. Nie mówi, czemu rozpłacasz duszę moja? Czemu cię trzęsiesz? Ufaj Bogu. Nakaz. Zarząd ducha nad duszą. Ufaj. Dalej. Dusza moja się smuci we mnie, dlatego wspominam Ciebie. Jest akcja, jest reakcja. Rozpoznaję skutek, nie zanurza się w ten skutek. Nie zanurza się, o, tak mi smutno, się taki gorszy dzień, nie, jutro będę miał fajny dzień z Panem, ale się już nie wiem, tak mi nie poszło. Nie! Wspominam Ciebie z tego miejsca, kiedy namierzam smutek w mojej duszy. Duszo nakazuje Ci teraz. Będziemy teraz wspominali dzieła Pana. Będziemy o nich śpiewać, będziemy o nich mówić, będziemy recytować, będziemy tym żyć, będziemy to przeżywać, jakby się to działo dzisiaj. Tak będziemy moja dusza funkcjonować. Dalej. Dusza moja przedgnęła do Ciebie, prawica Twoja podtrzymuje mnie. To jest wyznanie prawidłowe, wyznanie zarządcy. My możemy mówić dalej, mówimy o naszym zjednoczeniu. Dawid miał inaczej, możemy pójść krok dalej, ale wyznawał dalej. Błogosław duszą moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. To się wszystko ze sobą wiąże. Co to jest? Zarząd, o którym mówiliśmy na początku, sprawowanie władzy. Błogosław duszą moja Panu, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Wspominaj sukcesy, wspominaj zwycięstwa z Bogiem. Na głos, ile? Nie wiem. Raz, 10, 1000, tydzień, miesiąc, 5 lat. Nie wiem. Wróć duszo moja do spokoju swego, bo Pan jest dobry dla Ciebie. No już to fundament, pierwszy fundament. Bóg jest i jest dobry dla ludzi narodzonych z Bożego Ducha, tak? Pierwszy fundament, no. To zastosowanie proste. Wróć duszo moja do spokoju swego, bo Pan jest dla Ciebie dobry. Amen. I co tu więcej dodawać? Po co? Po co nurkować gdziekolwiek? Zaraz wam pokażę o tych, co się dzieje z tymi, co dużo myślą. Cudowne są świadectwa Twoje, dlatego strzeże ich dusza moja. Tak? To jest to rozmyślanie. Dalej, ja mam tutaj konkretne cytaty z psalmów.
konkretne cytaty, instrukcja, wskazówki, jak w ogóle postępować z tą duszą, jak ją trzymać. Dusza moja strzeże świadectw Twoich, które bardzo kocham. Dalej, 10. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę. Ogarnąłem ją. Stanąłem w miejscu zarządu. Stanąłem w tym miejscu. Nie teoretycznie, nie teologicznie, że Pan mi powierzył sprawowanie zarządu. Halleluja. Nie. Mam tego owoc. Dzisiaj moja dusza była roztrzęsiona, tak? Ale zastosowałem te zasady. Wypowiedziałem, sprawowałem ten zarząd i ogarnąłem. Mam kolejny sukces do opowiadania. Jak mi będzie gorzej, będę wspominał ten sukces. 27 marca ogarnąłem duszę moją, wspominając dzieła Pańskie. Kolejne świadectwo do pielęgnacji. Chwal duszę moja Pana, tak będziesz wielbić dusza moja Pana. Nakaz, nakaz, dusza musi być zaangażowana w uwielbienie. I dalej to samo, jakby powiedziane też Mateusza 22:37. A on powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Przyjaciele, miłość jest duchowa, ale ma być w nią zaangażowana cała nasza dusza, która jest pod zarządem ducha. I duszę mamy uczyć tego. Mamy ją tego uczyć. Że skoro jest napisane, że będziesz miłował Pana z całej duszy swojej, znaczy, że duszę trzeba do tego wytrenować, aby cała była zaangażowana w uwielbienie, w miłosne życie zgodne z zasadami Bożymi. Wiele razy też o tym mówimy, tak, że my nie możemy myśleć tak, jak my chcemy i o czym chcemy. O tak, mam tu się taki cień, taki wiesz, tak spałem 3 godziny wczoraj, to dzisiaj zadam, nie wiem, nie mam humoru, pomyślę sobie o tym czy o tamtym. No nie. To ten przykład, który wam pokazałem. Nie możesz chociażby myśleć w kategoriach dobra i zła. Nie możesz myśleć w kategoriach moralności. Nie możesz myśleć w kategoriach humanizmu. Dlaczego akurat te rzeczy podkreślam? Bo świat zalewa nas akurat tego rodzaju pytami. Wszystko krzyczy humanizmem i moralnością. Wszystko, wszystko, wszystko. I granica jest śliska. Salomona 2:5. Ciernie i sidła są na drodze przewrotnego. Kto pilnuje swojej duszy, ten jest od nich z dala. No taka prosta instrukcja, zobaczcie. No to prosta instrukcja. No, jak uniknąć sideł diabelskich w swoim życiu, tak? No naprawdę potraktować się poważnie na ten zarząd duszą i siła diabelska, jak się okaże, że ich nie ma, czy nie będzie, tak? 1 Piotra 1:16, już powoli kończąc na temat duszy. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, to wiele osób tak enigmatycznie o tym mówi, nie? Że to w ogóle uświęcenie duszy, na czym to polega. To jest prosta definicja liście jakby Piotra, tak? Uświęcenie duszy odbywa się poprzez posłuszeństwo prawdzie. Nauczenie jakby nowych zasad, tak? Nowych zasad, w ten sposób to się odbywa, tak? Wystarczy być posłusznym, nie trzeba nic zadawać. Wystarczy, naprawdę. Tylko ja. I Rzymian 12:2, to co powiedziałem wcześniej, nie upodobajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego. O tym właśnie, że świat próbuje cały czas oddziaływać na Kościół. Cały czas. Cały czas. Dzisiaj każdy z nas tu przyszedł, spędzając w świecie jakiś tam czas, tak? Nie wiem, poranek, wieczór, wczorajszy dzień. I to wszystko próbuje wpływać. Wpływać. Ty sobie to funkcjonujesz. Od ciebie zależy, jaki trzymasz pion. Bo to wszystko krąży wokół, krąży, jest, atakuje cię z każdej strony, tak, te informacje. Ale ty decydujesz, na czym skoncentrujesz swoje myśli i ty decydujesz, jakie myśli będziesz wypowiadał, ale to o tym za chwilę. Dobra. Przechodzę do ciała, drugi obszar pod panowaniem każdego człowieka narodzonego z Bożego Ducha. Psalm 84:3. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Ciało powinno być również zaangażowane w uwielbienie. To, o czym często mówimy. Ciało powinno być zaangażowane w uwielbienie, powinno wołać radośnie. I teraz informacja dla wszystkich nadmiernie rozmyślających. Kaznodziei Salomona 12:12. Nadmierne rozmyślanie męczy ciało. Ja czasami rozmawiam, bo jest taki profil ludzi też.
w kościołach, gdzie prawdy Boże nie chcą uwierzyć w niej, zastosować w prosty sposób. Postanów, zacznij wypowiadać, ucz się, trenuj, tylko idą w taką stronę, że oni pomyślą. Siadamy, pomyślimy o tym. Ale zaczynasz rozważać jakąś diabelską myśl. Ona jest na początku malutka, a później ona puchnie, puchnie, puchnie. Ty się tylko oddalasz. A ja widzę po tych osobach, musisz z nimi rozmawiać. One są tylko dalej. Dalej rozwiązania, dalej prawdy Boże. Już w ogóle jakieś teorie, tu intelektualizm, coś tam jeszcze. Ta głowa jest napakowana. Odpłynęli. To nie tak. Nie tak. Jest czas też na myślenie. Można myśleć. Myślenie może być modlitwą. Ale znowu, nie szukamy schematu. Nie szukamy schematu generalnie. I też wiesz, jak masz. Zrozumcie to. Jak to kiedyś przeczytałem, zrozumiałem. Kurczę, przecież ja widziałem wielu takich myślicieli. On mówił na przykład wieczorem. Ja wiem, że on nic nie robił. A on mówi wieczorem, że on jest zmęczony. Ja kurczę, rozumiem teraz, no. No cały dzień myślał, się zmęczył, no. Zakwas mu dostał. Od myślenia w ogóle. I słowo, które też chcę chwilę rozwinąć. 1 Koryntian 6,13. Ciało zaś jest nie dla przeteczeństwa, lecz dla Pana. Jest duchowa różnica między dbaniem o siebie, a chęcią podobania się wszystkim i budowania na tym swojego poczucia wartości. Coś wam powiem, bo ja wiem, jak to jest z niektórymi nauczeniami. Można wyjąć z nich jedną informację i zrobić z tego sobie prawdę, taką wygodną właśnie dla duszy, jak powiedziałem wcześniej. I tak było na przykład z tym, jak Artur powiedział, że dbamy o siebie, wyglądamy ładnie, bo wpływamy na ludzi. I to jest sfera, w której jesteśmy postrzegani. Czy to jest prawda? Tak, to jest prawda. Ale chcę jeszcze rozwinąć ten temat. Wpływ osobisty człowieka, twój i mój, każdego z nas, ma cztery wymiary. Ma cztery obszary. Pierwszym jest wygląd, istotnie. Drugim jest słowo mówione. Trzecim jest słowo pisane. A czwartym jest postawa, czyli w ogóle charakter człowieka. I każdy z nas wpływa tymi czterema kanałami. I teraz, jeśli tobie rzeczywiście chodzi o wpływ, to między tymi czterema kanałami będzie zachowana równowaga. Jeśli tej równowagi nie ma, to jest jakieś zachwianie, jest jakiś problem, jest jakiś bałwan. Coś jest, jeśli nie ma tej równowagi. Zobaczcie. I to jest oczywiste. I tego nie rozpatrujemy w kategoriach, czy mi to się podoba, czy mi się to nie podoba. Ten ma lepiej, ten ma trudniej, sprawiedliwości ludzkiej, bo wiemy w ogóle, że sprawiedliwość ludzka jest, tak, cytując Izajasza, jest jak brudna struga pełna szmata. Tak? Więc nie myślimy tymi kategoriami. Oczywiste jest, jak ktoś jest ładny, to jest ładny, tak? Założy byle szmatę na siebie i jest ładny. Jak ktoś jest brzydki, obiektywnie mówię, to się musi bardziej wysilić. No ale jak mu zależy na wpływie, to się wysili, tak? Wysili się. Dalej. Jak ktoś jest wykształcony, to mu łatwiej dobrze mówić. Ale ten, który nie jest wykształcony, też może pięknie mówić. Musi też po pierwsze uwierzyć i trochę się bardziej wysilić. Żeby nie mówić ino, że przed i czym spotkał Jezusa, to też jest dobre. I ja tego nie wiem, bo sporo osób się nawróci. Ale mówimy teraz, patrząc, jakie są statystyki społeczeństwa, jaka jest, powiedzmy, klasa średnia i jakim językiem oni odbierają. Więc dobrze jest trochę też inaczej to umieć podać, jeśli jesteśmy ludźmi wpływu, no nazywajmy rzeczy po imieniu. Jeśli mówimy, że chodzi o wpływ, to chodzi o wpływ. To pracujemy nad swoją mową. To samo dotyczy słowa pisanego. Ludzie czasami mają takie skróty myślowe też w ogóle. Coś tam se przeżywa, coś tam se myśli, napisze dwa słowa i myśli, że to jest dla wszystkich zrozumiałe. Nie jest. Nie jest. Nie jest. Popracuj nad tym. Sprawdzenie ortografii zajmuje dzisiaj 30 sekund.
mniej niż wyprasowanie spodni. Kochani, mówimy prawdziwe rzeczy. Cztery strefy wpływu, jeśli chodzi nam o wpływ. Możesz pięknie mówić, pięknie pisać, pięknie wyglądać, ale jak jesteś wiedźmą, czy jak jesteś potworem, to twój wpływ będzie ograniczony. I nad postawą trzeba pracować. Cztery obszary wpływu. Więc nie wybierajmy sobie jednej, bo jak sobie wybieramy jedną, to coś jest nie halo. Tesaloniczan 4:3-4. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście powstrzymywali się od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymywać swoje ciało w czystości i poszanowaniu, tak? W świętości. Powtórzę jeszcze raz, to nie jest religia. Ja nie będę już tego więcej intelektualnie tłumaczył. Jeśli tego nie czaisz jeszcze, to weź post. Nie wiem. Tydzień, miesiąc, rok, nigdy nic nie zjedz. Dopóki się nie dowiesz. Tak postanowię. Że muszę to przerobić. Bo to jest ważne. Bo my będziemy wchodzić coraz bardziej w kwestię wpływu. Wszyscy. Tak jak jesteśmy obdarowani. Ale pewnych rzeczy my nie możemy zgubić po drodze. To musi być jedno i drugie. Jedno i drugie. Harmonia. I spójność. Umiłowanie jednego i drugiego. Dzieje apostolskie 8:6. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Gdyby ciało miało sprawować zarząd, zobaczcie, albo jeśli dopuszczamy ciało, żeby sprawowało zarząd, to prowadzi to człowieka na ścieżkę destrukcji i systemu porażek. Tak? Zamysłem jest śmierć ciała. Jeśli ciało zaczyna sterować, zaczynają się potknięcia, zaczynają się porażki. Tak? Śmierć to nie tylko śmierć fizyczna przecież. Śmierć to cały system porażek, który za nią stoi. 1 Koryntian 9:27 to słowo, które ono jest często, wiecie, tak wiem, że ono jest religijnie wykręcane, ale poskramiam moje ciało i je ujarzmiam. I to często jest mowa, że religia mówi o umartwianiu ciała, o systemie cierpiętnictwa i tak dalej. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że ciało ma nie sprawować zarządu nad człowiekiem. Że jeśli zaczyna fikać, to musi być sprowadzone do parteru. Sprowadzone być do miejsca rzeczy. Zarząd ducha ma być sprawowany. Ostrość widzenia rzeczy w duchu, tak? I odpowiednie reagowanie na te płaszczyzny, które są pod naszym zarządem, czyli ciało i dusza. Dzieje apostolskie 9:40. A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł, tabito wstań. Do ciała mówimy. Tak samo jak do duszy, tak samo mówimy do naszego ciała. Tak? Mówimy, jakie ma być. Nie tylko wtedy, kiedy musimy uzdrowienie jakieś przyjąć czy wziąć, tak? Jak najbardziej. Ale też możemy sobie naszą mową regulować nasze ciało. Regulować. Mówimy do ciała. I ostatnie słowo, jeśli chodzi o ciało, Rzymian 12:1. Wzywam was wtedy, bracia, abyście składali ciała swoje jak ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. Ciało ma być zaangażowane w służbę i szerzenie Królestwa. Ma być zaangażowane. To duchowa służba nasza. Coś wam powiem, bo to też jest ważne, że my wiele rzeczy wiemy teoretycznie. We wrześniu, jak przyjechał Kennedy z Kenii na konferencję i wrócił, to rzecz, która chyba go najbardziej dotknęła, bo w tym cały czas opowiada w Kenii 5 godzin wymienia, ale to, co go dotknęło i co go w ogóle poszerzyło, czego nie jesteś w stanie wytłumaczyć, tak? Można położyć pewne nauczanie w fundamencie, można położyć coś jakby, ale on tego doświadczył i on się poszerzył. My już jak pojechaliśmy w tym roku, to widzieliśmy, że to jest jakby inne uwielbienie. Czy to już nie jest wyczekiwanie na rozpoczęcie spotkania, tak? Nie chodzi o kulturalne. Kulturalne zawsze będą mieli jakby inną muzykę, ale że jest inaczej. Ale teraz z nim rozmawialiśmy, wiecie, i on powiedział tak. Drugi tydzień
Zaczęliśmy taką rzecz z takim uśmiechem w ogóle, bananem na twarzy. Spotykamy się codziennie w kościele o 5:00. O 5:00 rano. I uwielbiamy Boga do 6:00. Jeszcze zanim dzieci, zanim praca, codziennie. Ilu was jest, mówię? Mówi, no, teraz znajdziemy około 39 dorosłych osób, bo ma w kościele około 100 osób dorosłych, plus 200 czy 300 dzieci. Tych dzieci jest dużo, trudno jest liczyć. Ale 100 ma dorosłych. Teraz codziennie o 5:00 rano przyjeżdżają i do 6:00, bo mniej więcej później muszą się rozchodzić, wybieram Boga, bo powiedział, że ja chcę się w tym obszarze rozwijać. Ja chcę się poszerzać. Ja to wziąłem to w ogóle i uwielbiamy Boga. I zaczynają się naprawdę fajne rzeczy w ogóle u nich dziać. Oni się naprawdę poszerzyli. I teraz ja nie chcę, żebyśmy byli tylko tymi, co znają teorię, a inni nie odtwarzają. To mówię szeroko teraz. Szeroko. Bo to każdy sam musi sobie też jakby z nas odpowiedzieć na pewne pytania, na ile my traktujemy życie. Zbudowało mnie to, zaimponowało mi to w ogóle tak bardzo pozytywnie. Widzę szczęśliwego człowieka, który poświęcił jakąś kolejną część ciała. I nie tylko on. Grupa tych osób, które z nim są. Dobra, i trzeci obszar, który jest pod zarządem, ostatni obszar każdego nowonarodzonego człowieka, to język. Przypowieści Salomona 21-23. Kto pilnuje swoich ust i swojego języka, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa. Tak? Chcesz uchronić swoją duszę? Miałeś wiele takich dziwnych doświadczeń właśnie, bo nie panowałeś nad swoim językiem? Potraktuj to poważnie, tak? Potraktuj to poważnie. Już nie będę tych wszystkich słów, kto opanowuje swój język, jest roztropny. Naprawdę jest dużo mądrości w tym. To nie chodzi znowu, że to jest jakiś nakaz, że jesteś pod jakimś systemem tutaj prawa teraz. Czy ładnie powiedziałem, czy nieładnie powiedziałem. To jest zrozum, to jest narzędzie. Narzędzie wszystkiego, wpływu w ogóle, funkcjonowania, przybicia się w ogóle tego. No to... Hiob 27:4. Moje wargi nie będą mówiły niegodziwości. Mój język nie będzie wypowiadał fałszu. Możesz jeden do jednego zacytować Hioba, jeśli miałeś ten problem do tej pory. Jeden do jednego. Możesz go, tak? Co trzeba zrobić? Postanowić, podjąć decyzję, tak? A następnie zacząć ją proklamować, wypowiadać na głos, tak? Moje wargi nie będą mówiły tego, moje wargi będą nie będą mówiły tego, moje wargi będą mówiły to, moje wargi będą mówiły to, moje usta będą wypowiadały to, mój język będzie mówił tylko tak, a nie uciekać myśli. Świadectwo jeszcze na Kasprzaka. Ja używam często tego świadectwa, bo nie zaskoczyła aż kobieta, tak fajnie. Przyjechała kiedyś taka córka takiej kobiety na Kasprzaka, jak powiedziała, że jej matka, w ogóle reżyserka taka, że jej matka w ogóle jest w takim stanie, że boi się wyjść, zakupy zrobić, cokolwiek. Pojechaliśmy z Litą do niej, chodzimy, bardzo wykształcona kobieta, wciągająca całą duchowość tego świata, otwarta na wszystkie duchy. I rzeczywiście stan fatalny. Rozmowa ograniczyła się do tego, że 10 zdań na kartce. Tylko to. A to. Nie, to będziesz powtarzać. A ty to po kolei jeźdź. Raz skończysz, drugi raz. Tak będziesz chodzić i będziesz mówić. Tak cały czas po domu z tą kartką. Przykleisz ją sobie tutaj. Będziesz tylko tak mówić. Ona przyjechała za 10 dni do kościoła. Ja jej nie poznałem. Promienista kobieta w ogóle. W ogóle wygadana. Ona mi dziękuję. Zadziałało. Zadziałało. Ale wielu ludzi nie chce. Rozmawiamy tak. Ostatnio byliśmy w Gęstoku takiej kobiety. Jej trzeba było 3 zdania. 10 było za dużo. 3 zdania wypisaliśmy. Już miała inną koncepcję następnego dnia. Sorry. Nie pomożemy ci. Nic więcej dla ciebie nie mamy. 1 Piotra 4:11. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże, mów jak Jezus. Psalm 35:28. Język mój będzie opowiadał sprawiedliwość Twoją. Przez cały dzień będę głosił
chwałę Twoją. I Psalm 71, 24. Język mój będzie opowiadał przez cały dzień sprawiedliwość Twoją. By się zawstydzili i zrozumieli ci, którzy szukają nieszczęścia mego. Wiecie, tu nie chodzi teraz o religijne hasła, że będę mówił sprawiedliwość Pana. Teraz tak, jestem pobudzony, będę mówił sprawiedliwość Pana. Ta sprawiedliwość Pana to jest jakaś konkretna rzecz, którą generalnie można powiedzieć. Po pierwsze, w ogóle jest to broń. Broń jest to, tak? Dla Ciebie. Ale co to znaczy opowiadać sprawiedliwość Bożą? Po pierwsze, głoś Ewangelię. Mów o krzyżu, mów o zmartwychwstaniu, o przebaczeniu grzechów, mów o nowym narodzeniu. Po drugie, mów, kim Ty jesteś w Jezusie Chrystusie, tak? No przecież jesteś sprawiedliwy. Trzy, opowiadaj świadectwa działania Bożego w Twoim życiu. Cztery, wypowiadaj i prezentuj poglądy Jezusa jako Twoje poglądy, tak? To jest tak naprawdę mówienie o sprawiedliwości Bożej w takim pigułce i w takim skrócie. Bo każdą z tych rzeczy, o której mówię dzisiaj, ale chciałbym połączyć, można by było zrobić cykl nauczań, zrobić z tego 20 w ogóle odcinków i każdą rozbudować. Psalm 119, 172. Niech język mój opiewa słowo Twoje, opiewa, czyli tak naprawdę wychwala, rozsławia, bo wszystkie Twoje prawdy są sprawiedliwe. Zobaczcie, nakaz, kolejny nakaz Dawida, tak? Dawid sprawuje zarząd nad swoim językiem. Niech język mój, możesz powiedzieć bardziej po polsku teraz, języku mój, masz zrobić tak i tak, nie? Jedna forma i druga forma są poprawne, ta niech jest taka bardziej starodawna. Jeśli już tak bardzo chcesz ze współczesnością, nie musisz mówić niech, powiedz język, będziesz mówił tak, mój języku. Możesz sobie skrócić tą formę, byleby to mówić. Psalm 66:7. Do niego wołałem ustami mymi i wysławiałem go językiem moim. Tak jak i ciało, i tak jak i dusza, tak i język służy przede wszystkim do wychwalania Boga. Przede wszystkim. Pierwsza funkcjonalność języka. Jak się ktokolwiek zapyta, nie wiem, czy do szkoły już nie chodzimy, nikt nie będzie pytał, do czego mamy język, ale możemy odpowiadać do wychwalania Boga. Jakuba 1,26. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Na takich słowach to się warto czasami trochę zatrzymać. Nie śpieszyć się tak bardzo. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, większość ludzi narodzonych z Bożego Ducha sądzi, że są pobożni. A nie powściąga języka swego, lecz posługuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Bezużyteczna. Czyli nie ma z niej żadnego pożytku. Niczego ani nikogo nie buduje. Tylko ruinuje. Nic. Wiecie, co też tak z drugiej strony? Jeśli coś jest bezużyteczne, to udział w nagrodach wynosi okrągłe zero. Zero. Bo coś jest bezużyteczne. Ten język jednak jest istotny. No nie tak, ja tam w sercu wierzę, ale wiesz, to mówię, bo tam... Ale w sercu wierzę. Z obfitości serca mówią usta. I 1 Piotra 3,10. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten nie powstrzyma język swój od złego, a wargi od mowy zdradliwej. Przecież to są proste wskazówki w ogóle, jak mieć dobre życie. Naprawdę. Każda z tych sfer, język, dusza i ciało, są do ogarnięcia przez nas, tak? Bo to jest pierwsze miejsce odpowiedzialności. Pierwsze miejsce odpowiedzialności każdego człowieka narodzonego z Bożego Ducha. Ale to, czym chcę tak naprawdę zakończyć, to taką głęboką świadomością dla każdego z nas, że da się to zrobić. Da się to zrobić. To nie jest coś wyimaginowanego. To nie jest coś poza zasięgiem. Stosując te zasady, te prawdy i te przykłady, o których użyłem, tak? Tylko przyjaciele, to nie przychodzi z zewnątrz. To nie przychodzi z zewnątrz.
To są decyzje, deklaracje każdego z nas. I to jest praca każdego z nas. Amen. Amen.